Dzień dobry, witam na kolejnym budżecie w Realu. Wasze zdrowie. Dzisiaj budżet 2 plus 1 i budżet trochę taki skomplikowany, bo mamy płatności, które są wspólne, które są osobne, więc ja tu się posiłkuję mailem i dużo rzeczy będę cytować, żeby nie pomylić. Więc mamy Basię. Imię zmyślone. 2 plus 1. Basia jest z mężem osobą młodą, są po 30. W tamtym roku był ślub, dużo rzeczy było nowych w tamtym roku, z mieszkaniem, dzieckiem w marcu włącznie. Więc dużo się dzieje od roku. I Basia jest w temacie budżetowania, jest dosyć skrupulatna, w tym prowadzi taki budżet w Excelu, więc dobrze wie z tego, co pisze, jak pieniądze gdzie się rozchodzą. I ma kilka problemów, za które się weźmiemy. Ja już sobie czytam. Dobra. Długo zastanawiała się, czy do mnie napisać. Nie zastanawiajcie się, po prostu napiszcie. Czasem z opóźnieniem, ale staram się wszystkie te budżety robić. Sama świetnie sobie radzę z odkładaniem pieniędzy, ale nie mam jakichś konkretnych celów i chyba przyszedł czas, że trochę mi tego brakuje. Dużo się wydarzyło, to jest to, co mówiłam o Basi, że mieszkanie, dziecko, ślub, wszystko. Od stycznia tamtego roku są małżeństwem, więc chyba wam cyknął rok właśnie. Wszystkiego dobrego. Od końca marca mamy małą córeczkę, gratulujemy wszyscy. I mąż ma również syna z poprzedniego związku. Są po 30. Dla mnie każdy po 30 jest bardzo młody. Boże, czuję się czasem taka stara. Mąż nie do końca czuje, że chce mieć wspólne pieniądze i nie wiem, jak go do tego przekonać. Okej. Okay. Chciałabym budżetować wspólnie i czuję, że jest to utrudnione. Dobra. Zanim się poznaliśmy, długo mieszkałem w domu rodzinnym. I po prostu widać, że bohaterka bardzo dobrze sobie sama ogarniała sytuację, jak była sama. Dobra. I udało jej się sporo oszczędności odłożyć. Więc kupno mieszkania, wkład, duża dysproporcja między wkładem właśnie bohaterki a jej męża, dwukrotna dysproporcja. Kredyt na 30 lat. Mieliśmy też wspólne pieniądze, ale o nich nie będziemy mówić, bo praktycznie całość poszła na różne rzeczy do mieszkania. I nasza bohaterka pisze, że zdaje sobie sprawę, co to jest poduszka finansowa. Zostawiłam sobie na lokatach 60 tysięcy. W nawiasie, 6 miesięcy naszych miesięcznych dochodów. Jeżeli to są pieniądze, które ty odłożyłaś przed ślubem, pragnę tutaj ci donieść biegiem, że te pieniądze należą do ciebie i one nie wchodzą w majątek wspólny. Oczywiście w razie kłopotów czy jakichś pytań, prawnie sobie możesz oczywiście sprawę potwierdzić. Rzeczy, które się zadłużamy przed ślubem i kwestie, które odkładamy przed ślubem, nie należą do naszego wspólnej własności. W kwietniu wracam do pracy. Dobra, czyli od kwietnia będziemy mieli też inne dochody. I od listopada już jest żłobek, do którego dziecko uczęszcza. Super. Opłaty za żłobek to 850 zł, dofinansowanie z miasta już tam jest. No tak, bo to są duże pieniądze. Zajęcia dodatkowe. No to chyba zaczynamy sobie. To opiszemy sobie. Mamy tak, żłobek. $850. Zajęcia dodatkowe. 200. Jedzenie na jeden dzień to 20 zł będzie podwyżka. Ja na razie policzę 20 zł, czyli 20 zł razy 5 dni, razy 4 tygodnie. Maksymalnie za jedzenie 400 zł. Bo dziecko w żłobku to wiadomo jak jest. No ale policzmy to maksymalnie. Dobra, od stycznia mają być podwyżki, super, ale ich jeszcze nie znam. I raz w roku mamy wpisowe 600 zł.
będzie dofinansowanie z ZUS, które obniży te wypłaty o 400. No, czyli taka skomplikowana sytuacja z różnymi dofinansowaniami. Na razie nie będziemy o tym mówić. To są jakby opłaty roczne, wpisowe. Więc postaramy się trochę uprościć sprawy. I tak, mamy czynsz 850, prąd 200, gaz 100, internety 50, telefony 60, kredyt. Kredyt razem z ubezpieczeniem to jest 2600 póki co. Luxmed 200 i alimenty. Ja już czytałam wcześniej te maile, więc ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale alimenty płaci sam mąż. Mąż także myśli o zmianie pracy, super, więc ma rodzaj doszkalania, które 360, czyli napiszę szkolenia. I to są męża wydatki, z tego co pamiętam. Auto OC 700 w roku. Na życie wydajemy 2000 i tam jest, to jest bardzo pojemne. Tutaj jakoś muszę to oddzielić. Dobra, czyli napiszę jedzenie. I bohaterka mówi, że trochę jej to przeszkadza, coś tu jest nie tak, bo na życie wydajemy 2000, jest to właśnie coś, co chciałabym jakoś usprawnić. W tym worku jest wszystko. Chemia do domu, jedzenie, leki, paliwo, pampersy, słoiczki. Prowadzę Excela, więc wiem, na co dokładnie ile wydajemy, bo mąż przynosi paragony i wpisuje te wydatki. Więc mąż niejako jest w temacie budżetowania. I dzielę sobie to na podkategorie w stylu jedzenie, paliwo, apteka, jedzenie na mieście, ubrania dla dziecka, zabawki dla dzieci. Aha. Czyli coś, co chciałabyś usprawnić. Usprawnić, rozumiem, że chciałabyś to uprościć, bo ja też pamiętam, jak zaczynałam i rzeczywiście tak prowadziłam z mężem Excela, to było dosyć wyczerpujące, bo póki byłam sama, to było łatwo, ale kiedy jest już z partnerem, tych wydatków też jest dużo, trzeba to złapać wszystko. Czy nie lepiej byłoby to na przykład podzielić na kategorie typu jedzenie i tam mieć worek, jedzenie w domu, jedzenie na mieście, jej dziecko i tam mieć ubrania dla dziecka, zabawki dla dzieci, aptekę. Może w ten sposób, słuchaj, sobie po prostu to zepnij, bo wydaje mi się, że tego po prostu jest za dużo. Słoiczki, paliwo może jako transport osobno, ale pampersy, słoiczki, ubranka, zabawki można by spokojnie wrzucić do jednej kategorii, byłoby ci trochę łatwiej bez tych podkategorii. Rozliczamy się jakby na koniec miesiąca. Czyli rozumiem, że siadacie pod koniec miesiąca, spisujecie wszystko. Nie lepiej by było na początku miesiąca zrobić założenia budżetowe z jakimś buforem. Przemyśl to, czy nie byłoby ci łatwiej w ten sposób, bo jeżeli się rozliczasz na koniec miesiąca, to jest tak, że siadasz, rzeczywiście wszystko wpisujesz na koniec miesiąca, czy codziennie wpisujesz. No to jakby jak komu wygodniej, nie? Dobra, ja to już w ogóle nie jestem paragonowa, ale był długi czas rzeczywiście, że to robiłam i to bardzo mi się przydała ta wiedza. I mamy dochody. Mąż, pensja, czyli piszemy on 5000 i ja póki co 6200, 6400, zaniżymy 6200. Zależy od miesiąca, po powrocie do pracy od kwietnia pensja brutto około 11 tysięcy, czyli od kwietnia będzie 7200, 7200 na rękę, dobrze liczę? Coś takiego. Od stycznia 800 plus. Dobra, jest dorywcza praca po stronie bohaterki, ale tak jakby pisze, że
Nie liczy tych pieniędzy. Staram się tak wydawać, aby nie przekroczyć swojej wypłaty. Czyli w ciągu roku bohaterka rocznie jest w stanie około 6 do 10 tysięcy zarobić. To jest bardzo ładny wynik. Jakbyś na przykład, bo rozumiem, że tak napisałaś, bo nie chcesz, żebym liczyła to, ale jeżeli byś na przykład połowę tej kwoty przeznaczyła na opłaty roczne, no to już by ci się to. Już następny rok by inaczej wyglądał, co? Może w tym sensie. Nie wiem, jaki to jest rodzaj dorabiania, bo jak potrzebujesz oczywiście materiałów czy czegoś, no to wiadomo, że inaczej, ale nawet 5 tysięcy czy 3 tysiące na wydatki roczne już by było elegancko. Dobra, obecnie dzielimy się wydatkami równo na pół. Czasem właśnie wspomagam się pieniędzmi córki z różnych prezentów. No bo tak, bo początki są takie trudne, no dużo jest tych wydatków. Widzę, że jak dziecko rośnie, to wydatków będzie więcej. Spokojnie, do pewnego momentu. Ja poczułam trochę ulgę, jak dziecko poszło do szkoły. Chociaż dużo zabawek dostaliśmy, ubranka kupuję z drugiej ręki. Aha, no czyli wiesz, że już nie warto mieć wszystkich nowych rzeczy. Tak, dziecko rośnie w nocy. Widzę, że mąż wydaje praktycznie całą swoją wypłatę. Zaraz zobaczymy. Mi zostają pieniądze i przerzucam je na konto oszczędnościowe. Aha, czyli ona, oszczędności. Z jej strony są. Nie wiem, jak to rozgryźć, bo chcę jechać na wakacje i te pieniądze są wspólne, co zarabiamy, ale mój mąż jakoś tego nie czuje. Jest mega indywidualistą. Zobaczymy, jak to jest z tym indywidualistą. Jest dość rozrzutne. Zobaczymy, ile mu zostaje. Czy będziemy rzeczywiście mówić o rozrzutności. 800 zł odkładam na nasze wspólne konto. I tam już trochę się uzbierało, bo 2400. I to równoważy alimenty. No równoważy, nie równoważy, bo w zasadzie to są z twoich pieniędzy oszczędności, a on płaci na swoje zobowiązanie. Więc ja nie wiem, czy równoważy, wiesz, to kwestia podejścia. On by to równoważył, jakby, wiesz, drugie tyle na oszczędności przelewał. 800, to 800 i on 800, no bo 800 jego alimentów to jest jego zobowiązanie, a nie wasze. Dobra, już w tym roku przy świętach wiem, że z bieżącej wypłaty się nie da. Zobaczymy, bo na razie no, te dochody nie wyglądają głupio. Z tym wspólnym kontem też jest dziwnie, mąż nie chciał, ale do kredytu musimy mieć jakby wspólne. Czyli jest coś, co po prostu go powstrzymuje od tej takiej transparencji na koncie, tak? Nie chciał zmian. Widzę jego operację z konta. Nie mam karty, mogę robić przelewy i tak dalej. No to nie do wszystkiego trzeba mieć, nie? Nie o taką wspólność mi chodziło. Nie wiem, jak go przekonać. Ha, zaraz pogadamy. Przekonywanie mężczyzn. Chociaż wielu kobietom, właśnie wiele kobiet tak pisze, jak przekonać, a ja uważam, że mężczyzn się nie przekonuje, tylko się stawia przed pewnym faktem, dlatego że to kobiety rozdają karty w małżeństwie, w mojej ocenie. To one są szyją, która kręci. No ale wiecie, są różni ludzie, zaraz zobaczymy. Ciężko też przekonać mnie go do nierobienia zakupów w Żabce. Och, cholerna Żabka. Ile ja tam kasy puściłam. Mąż raczej nie patrzy na ceny, niby nas stać, ale ja lubię szukać promocji. No tak, bo tobie zależy po prostu na celach finansowych. Mam mętlik w głowie, bo samej mi się lepiej budżetowało. Wierzę, oczywiście, że tak. Teraz jest inaczej. Wiesz co, ale to wszystko jest do wyprostowania, to tylko kwestia czasu. Dziecko będzie pochłaniało więcej wydatków, nie wiem, jak to wszystko ugryźć. Mega podoba mi się wasz układ, cenię i podziwiam twoją pracę. Bardzo dziękuję. Jestem trochę załamana, że u mnie nie jest tak, jakbym chciała. Wiesz co, ja na potrzeby tego filmu obejrzałam sobie profil na Facebooku Dave'a Ramsey'a i on miał taki wątek właśnie o rozliczaniu się w parach i w małżeństwach. I zaraz to poruszę, tylko jeszcze chciałabym policzyć, jak to wygląda. Zobaczę twoje inne maile. Dobra. 800 plus będzie szło na żłobek. Okej, czyli niejako nie mogę liczyć żłobka tu, bo z 800 plusa będzie. Więc ja sobie to wyłączę trochę. Tam 50 zł jeszcze, nie? Zostanie.
Dodatkowo od marca będzie nam przysługiwać RKO. To jest na drugie dziecko, tak? Do 12 tysięcy. Ja nie załapałam się na te czasy. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Chyba chodzi też o wysokość wpłat, o wysokość kasy. Może zaczytałam się. Dobra, idziemy dalej. Aktualnie żłobek opłacamy ze świadczeń i pieniędzy dziecka, które dostaje od czasu do czasu. No to będziesz miała w styczniu 800 plus, no to 50 zł plus 400 zł za jedzenie jeszcze w żłobku, nie? Jedzenie, paliwo, chemia, prowadzę Excela, wpisuję kto ile wydał i staramy się po prostu płacić na przemian w zależności. Na przemian w zależności. Które wydało mniej, to płaci za zakupy mniej. Więc na koniec miesiąca wychodzi to po połowie. Łopanie, trochę skomplikowane. Za swoje doszkolenie mąż płaci sam. Czyli to. I on wysyła 800 zł na alimenty, a ja 800 na wspólne oszczędnościowe na nasze wydatki domowe. Wiesz co, no on po prostu musi podwyższyć sobie swoje dochody, bo to wcale nie jest równo, że ty płacisz na oszczędności, a on na alimenty. Tak jak ci mówiłam wcześniej, alimenty nie są twoim zobowiązaniem, więc to nie wychodzi na równo, tylko wychodzi na to, że ty płacisz na wasze na waszą wspólną przyszłość. Tak ja myślę. Zaraz pogadamy. Mąż praktycznie jest co miesiąc na zero. Zobaczymy. Ostatnio mu kupiłaś ubrania z tego, co piszesz. Dobrze, że chce zmienić jakby też pracę, chociaż wiesz, to jest fajny dochód. Mąż jeszcze kupuje bilet na transport miesięczny 200 zł. Jakby to rozbić, czyli transport męża 100 zł miesięcznie. No tutaj w ujęciu miesięcznym jakby popatrzmy. I musimy sobie zobaczyć, jakie są te wspólne. Ty napisałaś coś takiego, że na przemian płacicie i później to wyrównujecie, a nie lepiej by było wszystko dodać, podzielić na pół i po prostu zrzutę robić na konto. Dobra, żłobek jest wpłacany przez 800 plus, nie liczę. Czyli tak, zajęcia, jedzenie w żłobku, czynsz, prąd, gaz, internety, telefony, kredyty, luksmedy, jedzenie i ten worek inne. Czyli tak, czy ja dobrze policzę? Dobra, jakiś ołóweczek. To wychodzi 6660. Tego nie liczę, 800 plus. To są jego opłaty, to jest twoje, to jest jego. Dobra, policzmy ile kto tam dokładnie, czyli ona. Mamy bohaterkę, która ma 5000, o to on, przepraszam. Bohaterka ma 6200, minus, to podzielić na 2, 3330, minus 800. Które daje na oszczędności. Czyli bohaterko, ile ci kasiory zostaje? 2000. Z tego, co mówisz, oczywiście mogłam się gdzieś walnąć. On zarabia 5000. Dokłada się do wszystkiego porówno. Płaci alimenty. Płaci za swoje szkolenia i płaci za swój transport. Sprawa wygląda tak. Tobie zostaje 2070, jemu zostaje 410. Więc myślę sobie tak, te pieniądze, które ci tu zostają i których nie ma, uciekają ci na dziecko i potrzeby dookoła dziecka. Jak to w Excelu, słuchaj, wygląda? Bo piszesz, że rozpisujesz bardzo dokładny budżet, ale coś tu się nie spina, bo razem powinniście mieć jeszcze prawie 2500, bo
Ja wiem, że jest granica błędu oczywiście, do 200 zł, nawet 300, no ale tutaj jest 2480 zł i wydaje mi się, że gdzieś jest błąd w tym miejscu, gdzie ty pisałaś, że osoba, która mniej wydała za coś tam, to więcej tego, ten, zaraz złapię sobie to zdanie. Dobra, jedzenie, paliwo, chemia. Prowadzę Excela i wpisuję, kto ile wydał. I staramy się po prostu płacić na przemian, w zależności, które wydało mniej, to płaci na zakupy. Mniej. Mniej więcej na koniec miesiąca wychodzi to po połowie. Za swoje lekcje płaci, za swoje doszkolanie mąż płaci sam. No mąż jest praktycznie na zero pod koniec miesiąca, to mnie nie dziwi, bo jemu zostaje tam 400. To nie jest problem, żeby to rozwalić na jedzenie, raz pójść gdzieś, a nie wiem, zatankować samochód czy cokolwiek. Więc jeżeli rzeczywiście byście popłacili po połowie tego, chyba że, zaraz, nie rozumiem, chyba że tobie chodziło o to, że tylko 2000 płacicie po połowie. To jedzenie tam, gdzie jest taki duży worek. Wiesz co? Ja bym zrobiła tak. Domyślam się, że macie na początku miesiąca płacone. Zmieniłabym w ogóle kolejność zarządzania finansami. W sensie nie rozliczałabym się na koniec, tylko zaraz w dzień, kiedy spływają nam pensje. Więc. Pytanie, czy dostajesz jakby powiedzmy na koniec stycznia dostajesz pensję na luty i rozliczasz wtedy luty? O tym pisałaś, bo tak by było najlepiej, nie? I wtedy pisałaś, że macie wspólne konto. Ty masz swoje konto i on ma swoje konto. Jeżeli chcemy być szczerzy i ok z tym tematem, to kwota 3330 powinna z jednego i z drugiego konta przelecieć na wspólne konto, żeby opłacić te rzeczy tutaj, tak? Że on musi opłacać inne rzeczy, a ty jeszcze płacisz oszczędności, to jest zupełnie inna sprawa. Ale jemu bufor nieduży zostaje, więc ja nie wiem, czy to nie jest tak, że jest rozrzutny, tylko po prostu tej kasy, no 400 zł to jest dosyć niedużo. Więc ja zawsze jakby po prostu wpłynęła kasa, to podzieliłabym to na pół i 3330 od razu. Więc jak on ma wpłatę 5000, momentalnie przelewa na konto wspólne 3330, zostaje mu 1670. Z tego płaci sobie alimenty już ze swojego konta i z tego płaci za swoje doszkalanie. I tam jeszcze płaci za swój transport. Zostaje mu 400 i niech tak zostanie to u niego na koncie, bo szczerze mówiąc nie widzę opcji, żeby on ci przelewał teraz 400 zł gdzieś na wspólne czy inne konto, bo to jest po prostu za mało. To może być taki dla niego miejsce dyskomfortu. No nikt nie chce mieć zero na koncie, też z drugiej strony. Jak on sobie podwyższy status finansowy i będzie zarabiać tutaj lepiej, no to wtedy możecie wrócić do rozmowy, hej, zostawmy sobie, nie wiem, po kilka stówek, ale resztę pakujmy tu i tu. Tak, na taki i taki cel. Więc pytałaś się, jak to ugryźć. No, przede wszystkim tak, że na samym początku dzielisz całą kwotę tych wszystkich rachunków na pół, walisz na konto wspólne i ty, i on, i tu nie ma przeproś. No, zawsze zakładaj, że zapłacisz najwięcej za jedzenie. Niech to będzie 400 zł. Najwyżej ci zostanie tu górka. Zawsze te same kwoty są typu czynsz, prąd i tak dalej, bez podwyżek. Więc nawet to jedzenie 2000 bym zawsze domniemała, że to jest 2000 i tak bym to dzieliła. To, że jemu zostanie 400, to z tym już nie ma co dalej zrobić. Tobie zostaje 2070. Ja podejrzewam, że to się rozbija właśnie o dziecko. I szczerze mówiąc, brakuje mi tu takiego miejsca, gdzie to dziecko miałoby zupełnie inne konto. Bo to dziecko to pewnie jest to. Podejrzewam, że jak się wprowadziliście, no to jeszcze dużo rzeczy oprócz tych pieniędzy, które pisałaś, trzeba było kupić. I bardzo możliwe, że te pieniądze ci po prostu no szybko uciekają, tak?
Więc brakuje mi tu konta na dziecko i brakuje mi tu podręczne bufor. Ja zawsze, jak rozpisuję sobie z mężem budżet, planujemy takie pieniądze buforowe. To jest właśnie coś takiego, około 400. Dlatego, że są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czasem robimy w ogóle zakupy większe niż w budżecie zakładaliśmy, bo na przykład są fajne promocje. Albo, nie wiem, dużo paczek mamy do wysłania impostem, albo to, albo tamto. I właśnie to są tego typu pieniądze, więc brakuje mi u Ciebie takich miejsc. I szczerze mówiąc, jakbym zrobiła wszystkie opłaty, puściłabym te 800 zł na oszczędności, i puściłabym to 3330 na konto wspólne, żeby stamtąd opłacać rachunki, z tego rachunki. Plus oczywiście kredyt ma stamtąd schodzić, tak? Niech to ustaw sobie tutaj zlecenia stałe, niech sobie lecą, żeby po prostu za dużo nie administrować, ale niech to konto wspólne rzeczywiście do wspólnych rzeczy służy. Ja bym zrezygnowała z tego patentu, a ten mniej, tu mniej wydałeś, tu więcej, to ja teraz coś tam. Za dużo tego takiego jest kombinowania. Załóż sobie zawsze wyższe cele i po prostu przelewaj. Jak Ci skoczy jedzenie w żłobku, to jeżeli wyjdzie maksymalna kwota typu 400 czy 500 zł miesięcznie, to zawsze te 500 zł tam przelewaj. Stwórz sobie według mnie osobne konto na dziecko i podręczny taki bufor, takich właśnie nieregularnych wydatków. I jak bym to zrobiła? On ma tutaj, zostaje mu tu 400 zł, no oczywiście granica błędu, przypuśćmy 300 zł, on rzeczywiście może wychodzić na zero, bo wystarczy, że raz, dwa razy zatankuje samochód, czy coś tam zrobi i koniec. Więc tak, więc jego w ogóle zostawiłabym z tą kasą, bo tu nie ma co myśleć nad tym, póki nie podwyższy sobie rzeczywiście pensji. Ale u Ciebie zostaje 2070 i tutaj bym pomyślała o tym. Zostaw sobie, słuchaj, u siebie na koncie 400 zł, po prostu wyczyść swoje konto z tych ponad 3000 na rachunki, z tych 800 zł sobie wyczyść na oszczędności, a te 2070, weź sobie tak, 2070 minus 400, zostaw sobie 400 na koncie, tak jak on, i 1670 zł. Podziel sobie na te tematy. Więc 1670 podzielić na 2 to jest 830, tam 835, 830 zł. Około 800 Ci wyjdzie, może 700, może 800, bo różne czasem są wahania. Między 700 a 800. Stwórz sobie dwa konta, do którego będziesz miała stały dostęp, nielimitowany, więc niech to nie będzie konto oszczędnościowe, ale normalny rachunek rozliczeniowy, gdzie będziesz miała na dziecko więcej pieluch, dziecko specjalista, jakiś lekarz, dziecko specjalny, kosmetyk droższy, rzeczy, które wypadają, nie mieszczą Ci się w budżecie, prawdopodobnie tak jest teraz, tych 2000, bo to dosyć nieduży budżet jest, bo macie wspólne jedzenie, przypuśćmy 1500 zł, 500 zł na małego dzieciaka to jest bardzo niedużo, a tam jeszcze pieluchy i słoiczki, więc ja bym stworzyła sobie po prostu tutaj dwa konta i ten bufor, te pieniądze, które Ty tu przesyłasz, właśnie by były na takie rzeczy typu ta kurtka dla męża, której on nie mógł kupić, bo wyczyścił sobie konto. Więc obydwoje zachowujecie sobie 400 zł na koncie. Tą kasę, która Ci zostaje momentalnie w dniu przelewu, kiedy dostajesz pensję, Ty i mąż od razu dzielisz, od razu na konta, pyk, 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 żadnego tam, że siadamy po miesiącu, tylko od razu to robisz. Jesteś młodą mamą, nie masz czasu, nie masz głowy, brak chęci, brak czasu, słuchaj, od razu to załatwiaj, więc ja Ci proponuję po prostu dwa inne konta. Ja nie wiem, czy on jest rozrzutny, szczerze mówiąc, to się waham, może mieć niechęć do wspólnego konta. I ona może wynikać stąd, że on nie chce transparencji takiej, tak? Musicie to obgadać. Jeżeli partner nie chce transparencji, co naprawdę robi na koncie, a z taką kwotą nie narobi za dużo, więc warto po prostu z nim pogadać i ustawić cele. Więc to jest taka techniczna rzecz, za którą bym się wzięła. Druga rzecz to jest kwestia finansów w ogóle w związku. I to jest rzecz, do której się trochę przygotowałam, bo wynalazłam sobie na Facebooku post Dave'ego Ramsey'a, który tutaj gdzieś wrzucę, i on właśnie mówi o tym, że o finansach w związku, jak do tego podejść. Słuchaj, Ty rozkładasz karty w związku, jeżeli chodzi o finanse, to Ty mówisz mężowi, słuchaj,
jesteśmy razem, chcę, żebyśmy planowali razem i tak dalej. Co myślisz, żeby to, 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 to? Bo z biegiem czasu, kilka miesięcy, jak wasze wspólne dochody się poprawią, no bo na to wygląda, że się poprawią od kwietnia dla ciebie i on planuje też to poprawić, musicie wytyczyć sobie pewne cele. Jeżeli nie wytyczysz jakichś tematów finansowych, one się po prostu w twoim życiu nie zadzieją. Więc jeżeli chcesz wakacje, siadasz z mężem, mówisz wakacje. Pierwszy temat. W jakim terminie chcesz jechać na wakacje? Jeżeli chcesz jechać na wakacje, co myślisz, żeby zrobić z kasą to i to? Czy rzeczywiście to wspólnie traktujecie? No bo jak zostawisz sobie 400 i 400, a tu jeszcze 2000 zostanie, no to stworzysz sobie jeszcze takie miejsca do ruchu, ale to nie jest do końca sprawiedliwe, powiem ci, więc on moim zdaniem musi sobie trochę poprawić warunki swoje finansowe, dlatego że płaci alimenty i to jest duża część jego zobowiązania tutaj, tak? Więc moim zdaniem warto by było, żeby on rzeczywiście poprawił, żeby on mógł na takie kwestie też ze swojego konta przelewać, a nie tylko ty. To ci da święty spokój po prostu. Da ci święty spokój, że będziesz wiedziała, że masz 800 na dziecko, 800 na taki bufor awaryjny, na takie rzeczy, które w ciągu miesiąca po prostu musisz kupić. I miej po prostu dostęp do tego. To może być konto przyczepione do twojego konta. To może subkonto być w twoim koncie głównym. Nie robiłabym z tego tutaj miejsca, tylko tu, szczerze mówiąc, na początku, żeby mieć po prostu do tego pełen wgląd i żebym ja mogła operować tym budżetem. Kiedy sprawa się ustabilizuje, to wtedy bym zmieniała tak, jak mi się to podoba. Tutaj trzeba pogadać jakby o innych rzeczach moim zdaniem, bo pieniądze nie są u Was złe. Tak to nazwę, w porównaniu do budżetów, które spływają, macie dosyć dobre dochody. No wiadomo, że 2600 rata za kredyt to nie jest nic fajnego, że nowe mieszkanie, dużo zakupów dookoła mieszkania, dużo rzeczy się dzieje. Ale słuchaj, to nie jest najgorsza sytuacja na świecie. Po prostu musisz mieć w prosty sposób ponazywane pewne rzeczy. Więc wspólne konto, wspólne rachunki. Twoje konto zostawiasz 400, on zostaje, u niego jest 400. A reszta u ciebie, zrób sobie subkonta na dziecko i podręczne pieniądze, które będziesz miała dostęp cały czas do nich. I wtedy będzie ci trochę łatwiej. Upraszczaj sobie pewne sytuacje. Wydaje mi się, że w tym 2000 na jedzenie, pieluchy, jakieś słoiczki, coś tam, to jest zdecydowanie za mało. Więc tam może ci po prostu te pieniądze mogą ci uciekać, a tu po prostu będziesz miała większe spojrzenie na to, co się dzieje. Jeżeli dostaniesz rzeczywiście jakieś RKO i tak dalej, wepchaj sobie to po prostu na dziecko, bo będą wydatki w przyszłości, które no, trzeba będzie opłacić, one będą wysokie. Według mnie to byłoby początkowe stadium w ogóle gadki o finansach między wami. To jak to później pójdzie, to zależy jak wasze finanse po tym kwietniu będą wyglądać, bo tobie trochę skoczy, będziesz zarabiać nie 6200, ale 7200, więc to już będzie bardzo fajnie. I wtedy wy rzeczywiście będziesz mogła coś zrobić, ale wtedy wjeżdża nam gadka o jakie cele. Co chcecie zrobić w życiu, tak? Jeżeli cofnęłabym się w czasie, pierwsze co bym zrobiła, to bym zabezpieczyła kilka lat mojego dziecka na właśnie na takim koncie, czyli pomyślałabym po prostu pierwszy cel może, albo drugi dziecko. W sensie chciałabym mieć tutaj więcej, dlatego że będą takie wydatki, które cię po prostu łupną z czasem i fajnie by było tam mieć. Więc pogadaj o tych rzeczach, kiedy sobie to ustabilizujecie. I facetów, nie wiem, no gadka z facetami, słuchaj. Mi się wydaje, że na nich działają konkretne rzeczy. Więc tak mi się wydaje, bo jakby nie miałam do czynienia z problemem w tym temacie. Ale czy nie zadziałałoby na przykład coś takie wspólne marzenie o wyjeździe gdzieś, odpoczynku, jakimś miejscu, które obydwoje lubicie, wycena tego, podzielenie tego przez czas, konkret po prostu, konkretne informacje. To miejsce też by na niego zadziałało, to też by wiadomo było, że trzeba troszkę zabezpieczyć ten temat i to po kwietniu bym się tym zajęła. Także słuchaj, pogadajmy o tej kwestii w związkach. Ja tu przytoczę kilka wypowiedzi, które znalazłam właśnie a propos związków i systemów różnych, jakie ludzie mają, ale wydaje mi się, że u Was jest duża dysproporcja i brak jeszcze takiej bardzo dokładnej rozmowy o tym, co chcemy robić z naszymi pieniędzmi. Więc jeżeli się nie pomyliłam, oczywiście mogę się mylić, jeżeli się nie pomyliłam,
to nie jest do końca tak, że on jest rozrzutny z kwotą 400 zł, nie? Po prostu wam te 2000 rozbija się o życie i prawdopodobnie dziecko. Macie też wydatki roczne i warto by było się nimi zająć. Warto pogadać o tym, co ty dorabiasz, bo to są duże pieniądze i warto by było je jakoś lokować. Nie wiem, czy wszystko na oszczędności, ale może rzeczywiście zabezpieczyć sobie taką przyszłość trochę, przynajmniej w połowie dla dzieciaka. Nie mówię o przyszłości, że w szkole czy coś, ale taki najbliższy rok, gdzie jakieś szczepionki, jakieś głupoty, wiadomo, będą kosztować. Czasem potrzeba jakiegoś lekarza czy specjalisty i to też są bardzo duże pieniądze. Także na sam początek ja bym po prostu to upraszczała, bo u was nie jest problemem jakby dochód, tylko jakby wspólne zarządzanie tym i system. Więc odeszłabym jakby w Excelu, w którym działasz, uprościłabym, maksymalnie bym upraszczała, co się da. Nazwałabym to rachunki i nie patrzyłabym kto, ile, co, tylko wspólna kupka 6660 podzielić na 2. Razem walimy na wspólny rachunek. Tam sobie zrób cesję już na opłaty, żeby szły określonego dnia. Siadaj jednego dnia razem z mężem do tego i załatwiajcie porówno. Teraz nie jest do końca porówno, więc musicie to zaadresować, żeby on też miał wkład w te oszczędności, bo alimenty to jest jego prywatne zobowiązanie, tak to nazwę, które się przekłada na wasz komfort życia. Teraz przejdę do kwestii tego, co próbowałam przeczytać, zobaczyć, jak ludzie żyją a propos finansów wspólnych i przeczytam wam kilka rzeczy. Tutaj zapodam post Dave'ego Ramseya. Ok, post Dave'ego Ramseya. Dave Ramsey to jest takie guru finansowe, to jest taki starszy pan, który ma dosyć ostre wypowiedzi na temat finansów i wspólnego zarządzania, więc czasem to jest takie bardzo kategoryczne, co on mówi, ale posłuchajcie. Małżeństwa powinny budżetować swoje wzajemne pieniądze razem. Jesteście zespołem, zachowujcie się jak zespół. On ma ogólnie takie pojęcie na ten temat i szczerze mówiąc ja się z nim zgadzam w tym, ale przeczytałam sobie z ciekawości tam chyba ileś 200 komentarzy różnych, jak różne osoby o różnym doświadczeniu podchodzą do tematu, no bo no wiadomo, ludzie są różni, chyba nie możemy do każdego przykleić. I mam tu taką wypowiedź. Mój mąż i ja jesteśmy razem ponad 33 lata, zawsze mieliśmy jedno wspólne konto. Ja przejmuję rolę w finansowaniu i nie zrobiłabym żadnej, nie podjęłabym żadnej decyzji bez skonsultowania z nim, czyli to ona jest jakby decyzyjna. Mamy nawet budżetowe spotkania raz w roku. To jest bardzo fajne, bo wtedy możecie obgadać cele. Wykorzystujemy ten czas, aby zadecydować i zgodzić się, jak będziemy planować nasze wydatki. Nasze wydatki dookoła domu, inwestycje czy podróże i podzielić to na cele budżetowe. Nasz dom jest spłacony od 6 lat i nawzajem przeszliśmy na emeryturę po 62 roku życia, cieszymy się życiem. No więc tu mamy takie spojrzenie na to, że ona jakby budżetowała i konsultowała z nim. Kolejna osoba pisze, siadamy 2 razy w miesiącu i zajmujemy się rachunkami, dyskutujemy na temat pieniędzy i budżetowania razem. Wszystko wypisujemy w zonie i to eliminuje, ty powiedziałeś, ja powiedziałam. Jesteśmy małżeństwem od 38 lat. No bardzo ciekawe, nie? Ktoś się wypowiada tak, amen. Czyli robiąc program Dave'ego Ramseya, on ma taki 5 baby step, aby spłacić dom i być finansowo wolnym. Czyli robienie tego programu Dave'ego Ramseya poprawiło nasze małżeństwo. Działamy jako zespół po 26 latach razem, jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek. Za każdym razem, kiedy spłacaliśmy kartę kredytową, przebijaliśmy sobie piątkę i to było super. I pracowaliśmy jako zespół, nadal tak jest. Mamy jedno konto i jeden finansowy cel. Dobra. Inna osoba napisała, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Wszystkie rachunki dzielimy, ale przeważnie jedna osoba dźwiga tę odpowiedzialność, czyli jedna osoba się tym zajmuje. I
To kreuje napięcie. Jesteśmy małżeństwem od 29 lat. Chciałabym to robić inaczej. Czyli to jest osoba, której nie do końca pasuje budżetowanie, które ma. Wiele lat to trwa. Dobra, następna osoba pisze: próbuje przekonać swojego męża do tego. Zostawia całe finansowe planowanie mi. Nawet nie wie, jak nasza hipoteka działa, czy samochód i etc. Dlatego, że zostawia mi pełną kontrolę. I słuchajcie, to jest sposób na osoby, które nie chcą być w temacie. Ja to rozumiem, że są takie osoby i one dają pełną kontrolę nad finansami współmałżonkowi. To też w pewnym sensie jest ok. No bo no co będziecie, kurczę, ciągnąć za głowę? Powiedziałam mu, że to jest dla mnie obciążenie robić wszystko samej, ale nadal nie mogę go do tego, do partycypowania, nie mogę go nadal przekonać. Także widzicie, wiele lat ludzie się z tym męczą i nie ma jednej odpowiedzi na pytania, które zadajesz. Dobra, następna osoba pisze: w perfekcyjnym świecie to jest dobra rekomendacja. Mój mąż był zawsze tym, który wydawał, ja oszczędzam. Bardzo wcześnie nauczyłam się w naszym małżeństwie, że jeżeli chcę cokolwiek w tym życiu, nie mogę mu dać kontroli i dostępu do naszych finansów. Mamy dwa osobne konta i osobne odpowiedzialności finansowe. Jesteśmy małżeństwem. Wzięliśmy ślub, jak mieliśmy 20 lat, zaraz po koledżu i nie mieliśmy absolutnie nic. Mój mąż odszedł jeden rok temu. Po 46 latach małżeństwa spłaciliśmy trzy mieszkania, zanim odszedł. On przeszedł na emeryturę w wieku 51 lat, ja 55. Mieliśmy opłacone wcześniej prywatnie emeryturę. Nie muszę się martwić swoją przyszłością. Co działa dla jednej pary, może nie zadziałać dla innej. Łączone konta działają tylko, jeżeli obydwoje wiedzą, jak budżetować. Jeżeli jedno z nich ma problem z wydawaniem, to nie działa. Zgadzam się. Ktoś napisał, że próbowałem i to nie zadziałało. Odkąd ja i mój mąż dzielimy nasze wydatki i budżetujemy nasze własne pieniądze osobno, nie kłócimy się już o pieniądze. Widzicie, ile to po prostu napięcia rodzi? A z moim mężem 7 lat i nie budżetujemy razem. My również nie kłócimy się na temat pieniędzy. On płaci pewne rachunki, ja płacę inne. I rozmawiamy na temat swoich celi finansowych razem. To dla nas bardzo dobrze działa. Słuchaj, może to dla ciebie też by było takie rozwiązanie, no po prostu siąść raz na jakiś czas sobie wyznaczyć a propos samych celi finansowych i ustawić po prostu tą płatność, że raz idzie z jego konta, on tam zostawiasz mu te 400 zł. Jeżeli coś się u niego w życiu wykrzaczy, to zawsze masz ten bufor tutaj, ale takie spotkania warto by było mieć. Zobaczmy jeszcze, co inni piszą. Razem trzymamy nasze osobne rachunki i jeden otwarty wspólny. Przesyłamy nasze wypłaty na to wspólne konto, a zostawiamy sobie 10% naszych wypłat na nasze kieszonkowe cele. Tak, czyli u Was to kieszonkowe to jest właśnie ten system, który jakby Tobie proponuję, że to by było po 400 zł na tych kontach. W 100% się zgadzam. Czuję tak jakby... Wydaje mi się, że większość się nie zgadza z tym, ponieważ jeden albo dwoje ma totalnie odmienne spojrzenie, jak zarządzać pieniędzmi. To nie jest zawsze prawda, ale to na pewno jest bardzo ważna kwestia. No tak, bo ciężko to pogodzić, jak jeden chce wydawać, nie chce tego zmienić, a drugi chce oszczędzać. Chłopaki, budżetowanie razem nie robi różnicy, jeżeli macie wspólne albo osobne konta. To po prostu oznacza, że działacie jako zespół i wiecie, gdzie te pieniądze idą. No tak, według mnie to też nie ma dużego znaczenia, czy macie wspólne konta, czy osobno. To tylko mechanika jest prostsza. W sensie system dla ciebie będzie prostszy.
Tak najważniejsze to mieć wspólny cel finansowy. Ktoś napisał, że ciągle nad tym pracuje i bardzo negatywnie to wpływa na ich finanse, działają bardzo negatywnie na ich zdrowie. Patrzę następne. Tak dla nas to działało. Od 30 lat jesteśmy małżeństwem. Zawsze siadamy i robimy nasze rachunki i finanse razem. Zawsze jesteśmy po tej samej stronie. I zawsze wiemy, gdzie nasze pieniądze idą. To nie zawsze jest łatwe. Ale jak to mówimy, że śmiejemy się, że załóżmy nasze rękawice do boksu, bo jest to tego warte. To jest świetna rada, żeby budżetować wspólnie. Jesteśmy małżeństwem 40 lat i zawsze osobne konta mieliśmy i jedno łączone. Ja myślę, że to jest spoko. Ja też tak mam z mężem. My jesteśmy małżeństwem 27 lat. Wszystkie nasze pieniądze idą na wspólne konto. Nasze inwestycje idą na wspólne imię. To nigdy nie był problem. Moja żona jest księgową i zajmuje się rachunkami. Żadne z nas, każdy z nas może kupić co tylko chce. To nigdy nie był argument. Chyba argument do kłótni, o to bardziej chodzi. Ja się z tym nie zgadzam. Sprawy finansowe są głównym powodem rozwodów. My ogarniamy nasze finanse osobno i nigdy nie kłóciliśmy się na temat pieniędzy. Także słuchajcie, przeczytałam Wam dosyć dużo różnych kwestii i opinie są bardzo podzielone. One mówią o pewnym systemie, jak wygodnie o systemie, z systemem wspólne, łączone konta, ale tu jest jeden wspólny mianownik. Musicie siąść i pogadać o swoich celach finansowych. Myślę, że jak sobie ustawicie te sprawy, to następnym krokiem będzie po prostu siąść i powiedzieć: słuchaj, jeżeli nie zaplanujemy, to po prostu się nie zadzieje. Tak, męczy mnie to i tamto, robimy to, to, to. Jeżeli Twój mąż nie będzie chciał wziąć w tym aktywnego udziału, ja Ci powtarzam, że to Ty rządzisz finansami w związku, to my kobiety mamy pomysły, mężczyźni są tym mięśniem, oni są bardzo potrzebni w tym, oni są tą drugą stroną, ale jeżeli Tobie coś przeszkadza, to będzie za każdym rokiem to rosnąć. Więc po prostu postaw go przed faktem dokonanym, powiedz: słuchaj, robimy z kasą tak i tak. Ja nie czuję się w porządku, że my w ogóle nie planujemy nic. Już mamy to mieszkanie, już najgorsze za nami. Jest dziecko, musimy sobie pewne rzeczy ustalić i w tym miejscu musicie pogadać. Także słuchaj, według mnie u Ciebie w ogóle nie jest kwestia kasy, tylko systemu bardziej i rozmowy. Pamiętaj, że to Ty rozdajesz karty i tak, pieniądze mogą się zmienić w sensie wielkości i tak dalej, ale to my wymyślamy, my kreujemy naszą rzeczywistość naszymi planami i rozmową na ten temat. Ustal sobie jakąś raz na miesiąc gadkę z mężem, po prostu niech to będzie jakiś określony dzień i co miesiąc po prostu siadaj i rozmawiaj. Nie zaplanujesz, to się nie zadzieje. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że nic nie pokićkałam. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Pa!